Dzień dobry Państwu. Piękna majowa pogoda. Pierwsza majówka w Suwałkach w 2019 roku, z pewnością nie ostatnia. Witam Państwa na spotkaniu z Panem Prezydentem miasta Czesławem Rynkiewiczem. Chciałabym dzisiaj z Panem porozmawiać, Panie Prezydencie, na temat 15-lecia obecności, powiedzmy to wprost, Suwałk w Unii Europejskiej. No tak, dzisiaj mamy piękny jubileusz, 15 lat już minęło. Możemy zastanawiać się, jak to szybko ten czas biegnie, ale dzisiaj, kiedy zaprezentowaliśmy Suwałki stare, nowe, te Suwałki sprzed 15 lat i te dzisiejsze, bo chcieliśmy zaprezentować na wystawie takiej fotograficznej te miejsca, które uległy przeobrażeniom, przekształceniom dzięki funduszom Unii Europejskiej. No i na placu Marii Konopnickiej jest taka wystawa. Polecam właśnie mieszkańcom, żebyśmy zatrzymali się chociaż na moment i sięgnęli pamięcią wstecz, jak te miejsca wyglądały, a jak dzisiaj wyglądają. Ja mam osobistą satysfakcję, że 12 lat mojej pracy w suwałskim samorządzie to jest właśnie ten okres, kiedy Polska już była w Unii Europejskiej, bo przyszedłem do pracy w 2006 roku, czyli 2 lata już Polska była członkiem Unii Europejskiej. No i przez ten okres naprawdę bardzo dużo udało nam się wykonać fajnych, pięknych rzeczy, które powodują, że dzisiaj Suwałki są miastem europejskim. Jesteśmy w Europie, ale jesteśmy Europejczykami. Ale na pewno początki były trudne, bo mieliśmy takie obawy. No oczywiście Unia Europejska, to same zalety, to swobodny przepływ ludzi, towarów, kapitałów i tak dalej. Jakie środki z Unii Europejskiej popłyną. Tylko tak na dobrą sprawę my wiedzieliśmy już, bo były środki przedakcesyjne, Fundusz FARE, ISPA, tam procedury, tam ta brukselska biurokracja, no, wydawała się dla nas takim pierwszym progiem do przejścia, taką barierą, ale udało nam się. Pokonaliśmy i dzisiaj świetnie piszemy aplikacje, wnioski i z powodzeniem one są oceniane, za nimi płyną dużo tako czarno-hańczo do Suwałk środki z różnych funduszy i krajowych, i regionalnych, i transgranicznych. No, wielką radość i satysfakcję osobistą czuję, bo to, co udało się zrobić, to również przy moim skromnym udziale w tym mieście. I dobrze, że dzisiaj możemy właśnie świętować wspólnie i zastanawiać się, co dalej, a pomysłów nam nie brakuje. Panie Prezydencie, a próbował Pan policzyć kiedyś, ile rzeczy udało się zbudować, stworzyć w Suwałkach dzięki wsparciu z Unii Europejskiej? Znaczy, mamy oczywiście to wszystko spisane. Naprawdę tych tutaj środków Unii Europejskiej popłynęło ponad 600 milionów w ostatnich 15 latach. Ponad 400 milionów to są środki, które popłynęły do suwalskiego samorządu. Te 200, prawie 200 milionów to są fundusze, które uzyskały nasze firmy, nasze organizacje, ale ponad 400 milionów to samorząd. I to rzeczywiście olbrzymia kwota. Kilkaset różnych projektów. I to były projekty inwestycyjne i budowaliśmy nowe obiekty, tak jak akwapark, jak Suwałski Ośrodek Kultury, jak stadion piłkarski, ale były budowane i drogi, i tutaj chociażby ulica Reja, już zapomnieliśmy, jak ona wyglądała kiedyś, ale i teraz te ulice, chociażby 24 sierpnia, teraz budujemy trasę wschodnią, naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy. Plac Marii Konopnickiej wspomniany, to był park i to takie miejsce, takie sobie, mało atrakcyjne, nie zachęcające tam do pobytu, a dzisiaj jest to miejsce tętniące życiem, które szczególnie w okresie letnim, wakacyjnym przyciąga i mieszkańców, i turystów, i to właśnie o to chodzi, żeby było takie serce miasta, żeby taka starówka była żyjąco starówko, żeby tutaj się dużo działo. I widzimy, że z roku na rok mamy różnych inicjatyw. Dzisiaj mamy, oprócz tej rocznicy 15 lat wejścia Polski do Unii Europejskiej, trzecią majówkę społeczną, obywatelską, z organizacjami pozarządowymi. Tych organizacji jest ponad 200 w naszym mieście i one też świetnie uzupełniają rolę, zadania samorządu. I to też jest dorobek tych ostatnich kilkunastu lat, bo to się pięknie rozwinęło. I ta taka symbioza,
naprawdę współdziałanie z różnymi organizacjami i również z przedsiębiorcami to czyni nasze miasto atrakcyjne, miasto, które no, przyciąga uwagę nie tylko mieszkańców, ale również i osoby z zewnątrz. Panie prezydencie, a jak pan myśli, na ile nasze wejście do Unii Europejskiej, na ile środki, które tutaj przyszły, na ile inwestycje, które się odbyły i na ile właśnie te pieniądze, które trafiły do organizacji pozarządowych, spowodowały, że Suwalczanie uwierzyli w to, że mogą współdecydować o mieście i że to miasto wbrew przewidywaniom wbrew przewidywaniom z końca ubiegłego stulecia jednak nie zaczęły wymierać, nie zaczęły znikać, bo przecież takie przewidywania były. No różne są przewidywania, mamy również specjalny pakiet rządowy skierowany do miast średnich, tych miast, które tracą funkcję społeczno-gospodarczą. Suwałki znalazły się w grupie lepszych miast i nie wiem, czy mamy się z tego cieszyć, czy martwić, bo cieszyć to oczywiście tak, ale no, tutaj do tych miast, które mają większe problemy niż Suwałki, popłyną środki finansowe z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, ale damy radę. Na pewno to, co nam Unia pokazała, to to, że współdziałanie, współpraca, taka otwartość przynosi efekty, przynosi naprawdę bardzo wiele dla naszych lokalnych społeczeństw i tutaj to, że możemy dzisiaj bez żadnych barier, bez paszportów, bez wiz poruszać się po całej Europie, to jest naprawdę wielka sprawa. My dzisiaj już może z tego nie zdajemy sprawy, jak trudno jest przekraczać granice. Ja od czasu do czasu jadę za wschodnią granicę. Do obwodu kaliningradzkiego byłem miesiąc temu i gdzieś tam zaliczyłem prawie 2 godziny na granicy w jedną stronę, 1,5 godziny w drugą stronę, na Białoruś. Wszędzie trzeba stać, a tutaj jesteśmy otwarci, jesteśmy właśnie tutaj przyjazni dla innych, dla właśnie innych nacji, dla różnych kultur i to, myślę, cechuje naszą Europę. Że my nie odgradzamy się, my nie izolujemy i ta otwartość, oczywiście ta otwartość niesie za sobą różne zagrożenia, to też musimy zdawać sobie sprawę, ale to jest dorobek, to jest atut właśnie tej wspólnoty europejskiej i dzisiaj my z tego korzystamy pełnymi garściami jako naród, jako Polska, jako również Suwalczanie i to jest również efekt tego, że organizacje pozarządowe, one znajdują sobie miejsce, znajdują przestrzeń do współpracy jeżeli jest otwartość ze strony samorządu i jest określone zadanie do realizacji, to te organizacje chcą nam pomagać, chcą nas wspierać i dlatego też, no, tak samo jak przedsiębiorcy, my musimy tworzyć dobre warunki do inwestowania i takie warunki tutaj stworzyliśmy przez ileś tam lat i teraz zbieramy tego owoce i naprawdę ta gospodarka rozwija się bardzo dobrze i strefa ekonomiczna i poza strefą te firmy świetnie sobie radzą na otwartym tym rynku w globalnej gospodarce i polska gospodarka znacząco zwiększyła eksport, a są takie grupy zawodowe, które naprawdę dużo zyskały, chociażby Suwalszczyzna to region i turystyczny i rolniczy. Widzimy, jak się zmieniła polska wieś, jakie korzyści niesie za sobą nasze członkostwo w Unii Europejskiej, jakie jej sprzęt, jakie ciągniki, jakie maszyny rolnicze, dopłaty bezpośrednie, nie? Dopłaty do właśnie różnych inwestycji. To wszystko widzimy na co dzień, kiedy wyjedziemy poza nasze miasta, piękne miasta. I tych grup zawodowych, które zyskały bardzo wiele, jest sporo i to jest nasze, ale to nic nie przychodzi łatwo. Trzeba pracować, trzeba zabiegać, trzeba starać się, bo oprócz Suwałk są inne miasta w Polsce, oprócz Polski są inne kraje członkowskie. No to jest, tutaj trzeba być operatywnym, trzeba być przedsiębiorczym. No i myślę, że dzisiaj możemy tylko cieszyć się z tego, że tak wygląda Polska, tak wyglądają Suwałki. Panie prezydencie, zaczepił pan o temat gospodarki.
Suwalczanie stali się chyba jednak trochę bardziej kreatywni i przedsiębiorczy od czasu, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Staliśmy się bardziej otwarci. Może nawet nieco zmieniła się nasza mentalność. Ale ja w wielu miejscach, przemieszczając się po mieście, słyszę, że Suwałkom brakuje jeszcze jednej rzeczy. Lokalnego patriotyzmu. Co pan na to? W tym gospodarczego oczywiście. Tak, tutaj patriotyzm ma różne odmiany. Jest również i gospodarczy patriotyzm. Niemniej jednak, no oczywiście tam, gdzie wchodzi gospodarka, gdzie rachunek ekonomiczny, no to czasami tego może patriotyzmu brakować, bo każdy liczy. No i jeżeli z jego kalkulacji wychodzi, że gdzieś tam może więcej zarobić, czy lepiej, no to on nie będzie tutaj na przykład realizował danego przedsięwzięcia w Suwałkach, tylko gdzieś tam poza naszym miastem, ale na pewno dzisiaj z owoców sukcesu gospodarczego, bo nie ulega wątpliwości, te nasze firmy są też firmami sukcesu, dzielą się przedsiębiorcy, no może chciałoby więcej ze strony chociażby mojej jako prezydenta, ale chociażby poprzez finansowanie różnych wydarzeń sportowych, kulturalnych. Przedsiębiorcy przecież wspierają suwalskie kluby sportowe, ale również imprezy typu Suwałki Blues Festival. No i to bardzo cieszy, no ale przedsiębiorcy mają to do siebie, że potrafią liczyć i ten rachunek ekonomiczny decyduje, że może tego patriotyzmu chciałoby więcej, ale to są ich pieniądze, to ich biznes jest. Ale ja nie narzekam na suwalskich przedsiębiorców, wręcz przeciwnie, bardzo cenię i ta współpraca między mną a suwalskimi przedsiębiorcami układa się w mojej ocenie bardzo dobrze. Jeżeli nic nie stanie się w światowej gospodarce, w europejskiej gospodarce, to naprawdę te nasze firmy jeszcze pokażą naprawdę, jak zdobywać inne rynki, jak rozbudowywać, rozwijać swoje firmy. No i a to jest sól tej ziemi, bo tam są miejsca pracy, a to oni głównie płacą podatki i to trzeba też docenić. Na pewno pan sobie wyobrażał kiedyś tam, w momencie, kiedy wstępowaliśmy do Unii, jak Suwałki będą wyglądały za 5, za 10, za 15 lat, po 15 latach widzimy, a no. za dwa, jak będą wyglądały w chwili, kiedy będziemy w Unii 25? My mamy oczywiście zawsze jakieś plany, wizje, strategie. Ta strategia obecna miasta Suwałki jest do roku 2020. W połowie tego roku zabieramy się do pracy na kolejną perspektywę. Zresztą region, władze regionu, marszałek też pracuje już nad zmianą strategii województwa podlaskiego. My musimy również zmienić albo napisać nową strategię, jeszcze nie wiem, na co zdecydujemy się. Ale no przede wszystkim no, trzeba widzieć, gdzie to miasto będzie za te 10 lat. Na pewno ten kierunek przemian w naszym mieście jest kierunkiem właściwym. W tej początkowej fazie nadrabialiśmy zaległości infrastrukturalne, bo przecież budowaliśmy wodociągi, kanalizacje, drogi, tych dróg jeszcze nam sporo brakuje, ale ta nowa perspektywa Unii Europejskiej też wyznacza nam konkretne cele i my powinniśmy w swoich strategiach, w swoich wizjach widzieć ten ogólny trend pożądanych zmian w Unii Europejskiej, w Europie i również to aplikować na tutaj ten grunt lokalny, czyli do Suwałk. Na pewno jeszcze te przemiany związane z tymi rzeczami twardymi, infrastrukturą potrwają kilka lat, ale myślę, że gdzieś tam w granicach 5 lat i miasto będzie, moim zdaniem, jeżeli nic się złego nie wydarzy, miastem kompletnym, zupełnym, miastem średniej wielkości, ale miastem, gdzie i będzie praca lepiej płatna niż w tej chwili, chociaż widzimy ten
ten trend wzrostu wynagrodzeń ma miejsce i w suwalskich firmach, ale takim miejscem bardzo dogodnym do życia. Miastem, gdzie jest wszystko, co jest potrzebne również po pracy, nie? Czyli ta infrastruktura społeczna. I tutaj już kładziemy nacisk, większy nacisk na te sprawy społeczne, bo Suwalska Karta Mieszkańców, teraz chociażby bon żłobkowy, które chcę wdrożyć od jesieni, od września bieżącego roku, żeby to było miasto przyciągające młodych ludzi, młode rodziny, bo w tym jest nadzieja, bo generalnie Europa, Polska starzeje się i my musimy mieć bardzo atrakcyjną ofertę dla ludzi młodych. I to jest taki cel, zadanie, przed którym stoją władze samorządowe naszego miasta i nie możemy przespać tego. My musimy być bardziej konkurencyjni niż inne samorządy, inne miasta i wtedy przyjadą do nas młodzi ludzie po to, żeby właśnie te osiedli się, pracować, rozwijać się, no i mieć dzieci, a wobec tego i obszar kultury, i edukacji przede wszystkim, opieki nad małymi dziećmi, to, ale również i sport, to są kwestie bardzo istotne. Po wybudowaniu tych spraw związanych z infrastrukturą techniczną, no to trzeba zająć się bardziej człowiekiem i stworzyć mu jak najlepsze warunki tutaj do życia w Suwałkach. Czyli co, Suwałki, miasto dla wszystkich? Bo seniorów mamy już bardzo aktywnych. Mamy, to jest też dorobek ostatnich kilku lat. Mamy prężnie działające towarzystwa senioralne, skupione w różnych organizacjach. Jest Suwalska Rada Seniorów, ale tu energii i różnych działań dla nich nie brakuje. No, to tylko podziwiać i nie przyglądaj się młodzi ludzie, bo rzeczywiście seniorzy pokazują, że pomimo kilku lat już na karku, to warto w tej przestrzeni miejskiej funkcjonować i pokazywać, że ściągnie się młodym, jeżeli nie metryko, to chociażby młodzi duchem. I takich seniorów ja bardzo lubię i widzę w mieście i tutaj trzeba to doceniać, a młodzi niech zarażają się tą pozytywną energią od właśnie suwalskich seniorów. Ale młodzi są zaabsorbowani swoją pracą, dziećmi i tutaj inne są właśnie problemy przed młodymi ludźmi, ale my jesteśmy po to, żeby te życie dla tych młodych rodzin, młodych ludzi czynić jak najlepszym i to wtedy nam zagwarantuje, że Suwałki nie będą wyludniały się, a będzie nam przybywało mieszkańców, tak jak zadziało się w ostatnim roku. I ostatnie pytanie, panie prezydencie, i oczekuję od pana odpowiedzi, która będzie miała tylko jedno słowo. Lubi pan Suwałki? No to jest moje miasto, to oczywiście. Jedno słowo, proszę państwa, jedno słowo. To, kocham swoje miasto i tych ludzi przede wszystkim, ale mam osobistą satysfakcję, że tu i teraz żyję, funkcjonuję, no, jestem prezydentem tak wielu wspaniałych ludzi, suwalczan, którzy wspierają, pomagają i widzą to, że miasto zmienia się pozytywnie. No, także to jest moja radość, to jest to, co się spełnia jeszcze ileś tam lat temu. Nie sądziłem, że będę prezydentem, nie sądziłem, że będziemy dzisiaj świętowali 15-lecie wejścia Polski i Suwałk do Unii Europejskiej. Trzeba mieć marzenia, te marzenia spełniają się po prostu. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.